Możemy? Kameruj się. Szczęść Boże, kochani, witajcie. Dzisiejsze słowo, którym się modliłem, jest dziwne. Pociągnie. Słowo pociągnie wybrzmiało w konkretnym kontekście. Jezus mówi, nikt nie może iść za mną, jeśli nie pociągnie go mój ojciec. No i kiedy modliłem się tym słowem, to dotarło do mnie, że w moim życiu mam takie dwie fazy, że tak powiem. Jedna to jest ta, kiedy osoba Boga mnie pociąga. I wtedy z powodu właśnie tego, że Bóg mnie tak sobą pociąga, że pociąga mnie Jego Słowo, że pociąga mnie Jego tajemnica, że pociąga mnie Jego osoba, to idę w ciemno za Nim. Ale jest też sytuacja, w której wpadam w jakąś taką duchową sinusoidę i jest troszkę bardziej w dół i wtedy Bóg musi mnie pociągnąć. Bóg mnie pociąga, wręcz fizycznie, zdobywa się na różne zabiegi, aby mnie pociągnąć za sobą, by dosłownie chwycić i pociągnąć. Więc to słowo pociągnie z jednej strony jest tym, które wyraża to, że osoba Boga nas pociąga, Jego tajemnica, Jego miłość, Jego słowo i wtedy idziemy z radością wielką za Nim, a czasami w naszym życiu sytuacja się odwraca, to znaczy Bóg łapie nas niejako i pociąga za sobą, abyśmy nadążyli, abyśmy się nie zgubili, abyśmy po prostu nie zeszli z jego drogi. Trochę przypomina mi się Ewangelii Gaudium i moment, kiedy Franciszek mówił o pasterzach, o biskupach, że mają być jak ci, którzy czasami idą na przodzie stada, by wskazywać owcom drogę, czasami idą pośrodku stada, aby mogły przejść zapachem owiec, aby mogli pachnieć owcami, a czasami idą z tyłu, aby pociągnąć i zbierać tych, którzy nie nadążają. Myślę, że to bardzo podobna sytuacja i że Pan Bóg często właśnie tak robi, że czasami idzie przed nami, bo nas pociąga i wystarczy tyle, czasami idzie pośród naszej wspólnoty, a czasami idzie na końcu, aby nas dosłownie za sobą pociągnąć. Do zobaczenia jutro.